Reparacje. Czy rzeczywiście mamy na nie szansę? Opowie o tym dr Mateusz Piątkowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego, a w drugiej części programu o wygranej Dody przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Anna Wojda, dzień dobry. Moim gościem jest dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Raport o stratach Polski i obywateli w czasie II wojny światowej odbił się szerokim echem. Pisały o tym nawet media brytyjskie czy francuskie, między innymi w takim duchu. Dlaczego 83 lata po wybuchu wojny Polacy pytają, dlaczego ich kraj, który w tym konflikcie poniósł największe straty, nie otrzymał dotąd reparacji. Nikt nie kwestionuje strat, jakie ponieśliśmy, ale wielu pyta, czy to nie jest polska ofensywa dyplomatyczna. Pan też tak uważa? Oczywiście wydaje mi się, że raport faktycznie, tak jak pani redaktor wspomniała, wzbudził szeroką dyskusję na temat roli Polski w okresie II wojny światowej i także konsekwencji, jakie wiązała się niemiecka agresja i okupacja, która pozostawiła Polskę, o skutkach, o których doskonale zdajemy sobie sprawę, jako kraj zdruzgotany, zniszczony, załamaną demografią, z rozwojem zatrzymanym na dziesiątki lat, a przede wszystkim bezpośrednią konsekwencją II wojny światowej było to, że znaleźliśmy się jako państwo po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, kiedy reszta Europy, zwłaszcza Europa Zachodnia, w tym również Niemcy Zachodnie otrzymywały pomoc na przykład w postaci planu Marshalla, to pamiętamy, że Polacy musieli odbudowywać swoje państwo własnymi rękami, bo oczywiście tutaj o pomocy ze strony Związku Radzieckiego nie można mówić, bo Związek Radziecki, który miał w układach pocznamskich takie wyraźne zobowiązania, aby transferować niejako swoje roszczenia reparacyjne, żeby ze swojej części transferować te roszczenia reparacyjne dla Polski, tego zobowiązania nie wykonał, a jeszcze w dodatku dokonał dewastacji chociażby tak zwanych ziem odzyskanych. Te ziemie odzyskane były wyłączone spod sowieckiej okupacji, strefy okupacyjnej i z tych obszarów Sowieci się zaspokajać nie powinni, a znamy z historii, że na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Zachodnim po prostu transferowano, wywieziono właściwie wszelkie wartościowe mienie, fabryk, które mogłoby później przydać się państwu polskiemu. Więc to jest oczywiście rozmowa o samych dyskusjach, zagadnienie dyplomacji, to jest oczywiście zagadnienie dyplomacji, a także prawa międzynarodowego. No i tu oczywiście pozostaje kwestia otwarta, co będzie się działo dalej w tej mierze. A jak ocenia Pan skutki, znaczy ważność zrzeczenia się reparacji z 1953 roku? To jest, można by powiedzieć, jedno z takich najbardziej kluczowych pytań. Często przychodzi się do adwokata, radcy prawnego z takim pytaniem, jakie mamy szanse w danej sprawie. I oczywiście generalnie prawnik nie powinien mówić, że na pewno wygramy, czy na pewno przegramy, bo to jest wręcz nieetyczne, ostatecznie on nie wydaje takiego orzeczenia, ale oczywiście w jakim zakresie może ocenić szansę takiej sprawy. Jeżeli byśmy mówili o jakiejś sprawie przed Trybunałem Międzynarodowym, a powinienem w ogóle zacząć do tego, żeby w ogóle doprowadzić do takiej sprawy przed Trybunałem Międzynarodowym, będzie bardzo trudno, bo sądownictwo międzynarodowe, właściwie prawo międzynarodowe nie zna tak zwanej instytucji obowiązkowego sądownictwa i na taki spór musi się zgodzić i Polska, i oczywiście druga strona sporu, czyli Niemcy. Ale gdyby hipotetycznie do takiego sporu doszło, to oczywiście pojawia się pytanie o ważność oświadczenia z 1953 roku. Ja tutaj chciałem tylko podkreślić, że wypowiadali się w tej sprawie znamienici eksperci prawa międzynarodowego, profesor Czapliński, profesor Kranz, profesor Barcz, których opinie są powszechnie znane. Wydaje mi się, że szans dużych nie ma. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że potencjalnie w takim Trybunale Międzynarodowym osoba reprezentująca państwo polskie może się spotkać z takim pytaniem ze strony sędziego. Po pierwsze może się spotkać z takim pytaniem, nawet jeżeli twierdzimy, że to oświadczenie z 1953 roku jest nieistniejące, bądź jest obarczone jakąś wadą, to w jaki sposób uzasadnić fakt, zrozumieć, wyłożyć fakt tego, że rządy polskie następcze po 50 latach potwierdzały ważność zrzeczenia się, zwłaszcza to ostatnie zrzeczenie 2004 roku z października, kiedy już po przemianach społeczno-ustrojowych państwo polskie potwierdza zrzeczenie się reparacji. Pamiętajmy, że przede wszystkim w prawie międzynarodowym państwo jest na arenie międzynarodowej reprezentowane przez rząd. Sejm, wiemy tutaj o uchwałach Sejmu, Sejmy, były taka uchwała teraz, ale była też uchwała w 2004 roku, Sejm nie reprezentuje państwa na arenie międzynarodowej. Więc to jest takie pierwsze pytanie, jak pogodzić, no, jak tutaj odpowiedzieć na taką możliwość pojawienia się pewnego zarzutu niekonsekwencji w sposób przekonywujący. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt pojawia się również z tym, czy właśnie, może nie tyle wiele lat po II wojnie światowej, ale przede wszystkim po 33 lata po przemianach społeczno-ustrojowych zmienia się o 180 stopni w pewnym zakresie pozycję prawną. I pojawia się pytanie, czy ten upływ czasu nie spowodował, że Polska jako państwo mogła się pozbawić pewnego procesowego prawa do powoływania się na pewne okoliczności. Bo zwróćmy uwagę, że w tej dyskusji prawnej, takiej chłodnej, całkowicie chłodnej, musimy pamiętać o tym, że nie powinniśmy badać ważności tego oświadczenia w kontekście prawa wewnętrznego, tylko musimy spojrzeć na dokładnie jednostronne akty państwa. Czy takie oświadczenie było ważnym jednostronnym aktem państwa, bo jednostronne akty państwa tworzą zobowiązania międzynarodowe, są traktowane jako źródła prawa międzynarodowego. I tu trzeba zwrócić sobie uwagę, że gdyby na przykład tutaj w studiu był powiedzmy jako trzeci gość, na przykład prezydent państwa X, który by w studiu wygłosił oświadczenie, które nie miałoby charakteru politycznego, to jest dość ważne, że te oświadczenia polityczne trzeba oddzielać od deklaracji prawnych, ale na przykład by wygłosił oświadczenie, że ja jako prezydent państwa X obiecuję państwu B, że na przykład wypłacę $1 000 000, to możemy powiedzieć, że faktycznie jest to oświadczenie uczynione publicznie, jeżeli jest wolne od wad, na przykład przymusu, to ono może wiązać państwo, którego to państwo reprezentuje. Ono może być nawet ustnie złożone, bo prawo międzynarodowe, dokładnie sądownictwo międzynarodowe zna sprawy, których oświadczenia były składane ustnie czy na konferencji prasowej i to jest w tym zakresie skuteczne. Więc faktycznie nawet oczywiście to nie jest też tak, że nie można się wycofywać z pewnych oświadczeń, ale zwróćmy uwagę, że tak jak na przykład na gruncie prawa cywilnego są pewne terminy na złożenie oświadczenia o uchyleniu się od pewnej czynności, powołanie się na wady pewnych oświadczeń woli. I to są terminy zawite, nieprzywracalne, bo prawo też rozumuje w ten sposób, że jeżeli chcemy podnieść jakiś zarzut, powinniśmy to uczynić w pierwszym możliwym terminie. Oczywiście ja nie chcę tutaj dokonywać jakiejś dużej analogii z prawa cywilnego, prywatnego, bo prawo międzynarodowe to jednak ma swoją charakterystykę i są pewne instytucje, które na gruncie prawa cywilnego nie spotkamy. Ale trzeba tu zwrócić uwagę, że podobnie może się pojawić taka właśnie zarzut, że dlaczego nie zaraz po tych przemianach społeczno-kulturowych, społeczno-politycznych przede wszystkim w 1989 roku ta kwestia nie była podnoszona. No właśnie chciałam pana zapytać, chce pan powiedzieć, że minęło już tak dużo czasu, że teraz wycofywanie się z tego no, jest już jakby niemożliwe. Albo utrudniona. To jest oczywiście pytanie otwarte. Idealnie najlepiej, żeby wypowiedział się w tej mierze Trybunał. Natomiast jak tylko zwracam uwagę, że z takimi pytaniami i takimi zarzutami pod kątem ewentualnej sprawy w Trybunale musimy się liczyć, prowadząc sprawę. To znaczy musimy się po pierwsze liczyć z tym, że nie oderwiemy się jako państwo od oświadczeń poprzednich rządów. Nie oderwiemy się też niestety czy stety, niestety właściwie powinienem powiedzieć, od tego dziedzictwa PRL-owskiego, bo w ujęciu oczywiście my się odcinamy, wiemy czym był PRL, wiemy kim był prezydent Bolesław Bierut, tak? Jaką rolę, że właściwie za jego czasów Polska była de facto sowieckim protektoratem, przecież zmieniano nazwy Katowice, były przez pewien czas Stalinogród, była właściwie de facto sowieckim protektoratem, ale de jure PRL w ujęciu prawa międzynarodowego był suwerennym państwem i my jesteśmy jednym bytem w kontekście prawa międzynarodowego, to znaczy chociażby długi gierkowskie, płaciliśmy te długi gierkowskie, czyli uznawaliśmy, że te zobowiązania, które zaciągnął rząd PRL-u wiążą współczesną Polskę i dlatego nie uciekniemy w tej takiej chłodnej analizie prawnej od oświadczeń poprzednich rządów, no, nie uciekniemy oczywiście od zagadnień tych czasowych, jak pani redaktor wspomniała, gdzie faktycznie możemy się spotkać z takim zarzutem, dlaczego tak późno i jaki jest stosunek do poprzedniego, można by powiedzieć, stanowiska polskiego rządu w tej mierze. I tak jak wspomniałem, faktycznie tu w tej mierze to oceniając właśnie, dokonując jakiejś oceny, te szanse nie są duże. Oczywiście nie można stwierdzić z całą pewnością, ale tak jak wskazuje, są mocne podstawy do stwierdzenia, że jednak to oświadczenie z 1953 roku było ważne, co jednak ja uważam nie do końca, nie zamyka tematu jako samego w sobie. To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, bo chciałam zapytać Pana jeszcze o to, co napisał Mariusz Muszyński, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, w jednym ze swoich tekstów polemizującym z profesorem Czaplińskim, że rzekome wielokrotne potwierdzanie przez władze PRL zrzeczenia się na różnych międzynarodowych forach jest mitem, który Niemcy chcą zamienić w fakty. Jak Pan to ocenia? To oczywiście w pewnym zakresie należy spojrzeć na to całościowo, bo też musimy właśnie nie tylko patrzeć na okres PRL-u, bo faktycznie tam pojawia się kwestia powtórzenia tego zrzeczenia się w 1970 roku podczas wzajemnych negocjacji traktatu granicznego. My pamiętajmy także, że dla polskiej dyplomacji w okresie PRL-u i także pierwszego polskiego rządu Tadeusza Mazowieckiego priorytetem była kwestia graniczna. Niemcy próbowali podważyć porządek wersalski na różne sposoby, znaczy próbowali podważyć go w ten sposób, że twierdzili, że jeżeli Niemcy kiedyś się zjednoczą, to być może kwestie graniczne powstaną na nowo. I w pewnym zakresie trochę zrozumiałe jest to, że kwestia reparacji zeszła na plan dalszy. Ale wracając właśnie tutaj do tego zagadnienia, tu trzeba spojrzeć jeszcze na skutki tego oświadczenia z 2004 roku, bo to oświadczenie z 2004 roku ono może w istocie zamykać, bo ono jest złożone już przez III Rzeczpospolitą, w okresie zupełnie zmienionej rzeczywistości. I ono może wytrącać na korzyść polskiej sprawy taki jeden z argumentów, który mógłby się pojawić, czyli nadzwyczajnej zmiany okoliczności, 1989 rok. Wiemy, że nadzwyczajna zmiana okoliczności jest podstawą wygaśnięcia umów. Mówiliśmy o tym w COVID-zie, nawet niektóre umowy międzynarodowe mogą w ten sposób wygasać, w tym właśnie powołując się na tak zwaną nadzwyczajną zmianę okoliczności, ale znowu pojawia się pytanie o termin, w którym powinniśmy taki zarzut podnosić. I podejrzewam, że jednakże taki termin to była pierwsza przynajmniej połowa lat 90. No i także to, co podnoszą Niemcy, czyli również traktat 2+4, to też jest pewien problem. Polska stroną tego traktatu nie była, ale uczestniczyła w negocjacjach traktatowych. Znowu priorytetem negocjacyjnym była kwestia granic i tam wielkim sukcesem polskiej dyplomacji było zmuszenie, bo chyba tak możemy trochę powiedzieć, kanclerza Helmuta Kohla do tego, żeby w tym traktacie Zjednoczone Niemcy zobowiązały się do potwierdzenia, co też było sukcesem, czyli to było deklaratywne, a nie konstytutywne, potwierdzenia istniejącej granicy z Polską. I oczywiście tutaj są różne analizy, bo to jest to final settlement, czyli to było takie ostateczne uregulowanie i są analizy, które wskazują, że wszystkie kwestie, w tym także kwestie reparacyjne, mogły być zamknięte poprzez końcowy charakter tego porozumienia. Ale oczywiście są różnego rodzaju modele interpretacji. Tak jak wspomniałem, jak widzimy, jest bardzo duża polemika, te modele interpretacyjne są różne, zarówno w odniesieniu do samego oświadczenia. Najlepiej by było, żeby zdecydował o tym Trybunał Międzynarodowy, ale powiem szczerze, że droga do tego Trybunału Międzynarodowego jest jeszcze trudniejsza niż właściwie sama sprawa, bo przed MTS-em MTS potrzebuje na swoją jurysdykcję zgody państw. Niemcy nie wyrażą takiej zgody, jest to bardzo mało prawdopodobne. Proszę Pana, skoro wspomniał Pan o granicy, to muszę zapytać, czy kanclerz Scholz straszy, Pana zdaniem, rewizją granic, jak twierdzą niektórzy komentatorzy? Bo kanclerz powiedział w ubiegłym tygodniu, że po setkach lat naszej historii nie chciałbym, żeby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, żeby wprowadzać tutaj rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne. Czy to jest dla wszystkich jasne? Powiedziałbym szczerze, że to jest trochę dziwne oświadczenie, bo trzeba tu zwrócić uwagę, że kwestia graniczna jest zamknięta. Ja bym w ogóle osobiście nie utożsamiał kwestii granicznej z reparacjami. To, że Polska otrzymała ziemię, tak zwane ziemie odzyskane, to była rekompensata za utracone terytoria II Rzeczpospolitej na wschodzie, a poza tym to była też, to tak naprawdę to jest relacja nasza z aliantami zwycięskimi, jakaś rekompensata również tego ogromnego wysiłku państwa polskiego włożonego w walkę z III Rzeszą i ostateczne zwycięstwo w II wojnie światowej. Pamiętajmy też, że nawet władze emigracyjne oczywiście wskazywały, że pewne no, istnieje konieczność rozwiązania tutaj kwestii przyłączenia części terytoriów niemieckich, chociażby w celu usunięcia problemu korytarza pomorskiego i tak dalej, i tak dalej. To były jednak ostatecznie decyzje Wielkiej Trójki i ta sprawa w naszych stosunkach polsko-niemieckich jest definitywnie zamknięta. Ona była zamknięta, wydaje mi się, już w Poczdamie definitywnie, ale z przyczyn również politycznych i na potrzeby pewnej geopolityki zachodnie Niemcy w okresie RFN trochę tą kwestią grały i próbowały właściwie grać tą kwestią do ostatniej chwili. Mamy układ polsko-graniczny z 1990 roku, dla mnie sprawa graniczna jest zamknięta, natomiast wydaje mi się, o czym chciałbym wspomnieć, że o ile, bo nie każde roszczenie, które jest słuszne i może mieć podstawę prawną, jest egzekwowane. Ja wierzę, że nasze roszczenia oczywiście moralnie są absolutnie słuszne i wiemy jaka jest rzeczywistość. Polska poniosła potworne ofiary, była ofiarą agresji. Każdy polski dom, każda polska rodzina ma historię kogoś, kto poniosła pewne straty, utraciła członków rodziny czy majątek. I oczywiście tu w reparacjach też musimy zwracać uwagę na tą kwestię, czy mówimy o reparacjach międzypaństwowych, czyli korzyściach, na przykład utracone dobra, utracona infrastruktura, czyli straty samego państwa polskiego, a także kwestia indywidualnych rekompensat. Te kwestie czasami się mieszają, to też zależy również od kontekstu historycznego, ale to też również ci wybitni specjaliści, o którym wspomniałem, badali. Natomiast ja również uważam, że nasze roszczenia reparacyjne miałyby podstawę prawną, na przykład artykuł 3 Konwencji Haskiej, 4 Konwencji Haskiej z 1907 roku, który stanowi wprost: strona, która narusza prawo międzynarodowe, dokładnie prawa i zwyczaje obowiązujące w wojnie lądowej, jest zobowiązana do odpowiedzialności odszkodowawczej. I chciałbym zwrócić uwagę, że masę działań niemieckich naruszało wcześniej obowiązujące prawo międzynarodowe, przy czym pamiętajmy, że nie wszystkie, bo inny był obraz międzynarodowego prawa humanitarnego w okresie II wojny światowej, inny obraz jest współczesny, można by mieć wątpliwości, czy wszystkie bombardowania miast polskich we wrześniu 1939 roku, bombardowania z powietrza, były sprzeczne z prawem międzynarodowym. Dzisiaj byłyby zakwalifikowane pewno, tak, ale pamiętajmy, że obraz prawa międzynarodowego w okresie II wojny światowej był inny. Ale na przykład nie ma wątpliwości, że zniszczenie Warszawy po powstaniu warszawskim było naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego, a w wyniku właśnie tej zmyślnej destrukcji, nieuzasadnionej potrzebami wojskowymi, nasza stolica została doszczętnie zniszczona i była przez prawie 40 lat wysiłkami polskiego społeczeństwa w tej PRL-owskiej rzeczywistości odbudowywana. Ale jak wspomniałem, konkludując w pewnym zakresie właśnie tutaj swoją myśl, że nie wszystko, co jest słuszne, jest egzekwowalne, ale to nie oznacza, że o tej kwestii nie należy rozmawiać, bo musimy pamiętać, że droga sądowa jest tylko jednym ze sposobów pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych, bo oczywiście spór musi być rozstrzygnięty pokojowo i co do tego nie ma wątpliwości, ale droga sądowa to jest jedna z wielu alternatyw. Jest dyplomacja, są negocjacje i ja też uważam, że na reparacje, dlatego ta wypowiedź kanclerza Scholza trochę mnie dziwi, bo o reparacjach musimy mówić wielowektorowo. To nie jest tylko wyłącznie przelew z jednego konta rządu na konto drugie o tej wielkiej wysokości, który być może jest mało prawdopodobny, jeżeli mówimy w kontekście finansowym, przynajmniej jednorazowo, ale bardziej wydaje mi się, że reparacje to przede wszystkim upamiętnienie ofiar, upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni w Polsce i to myślę, nad tym to jest praca w Niemczech do wykonania, bo nie wiem, czy każdy w Niemczech ma świadomość tego, co wydarzyło się na Woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego, jakie były właśnie okoliczności niemieckiej okupacji, zbrodni wojennych popełnianych przez Wehrmacht w 1939 roku. Myślę, że wiedzy o tej dużej nie ma, więc to jest na pewno przestrzeń, gdzie powinno w podręcznikach historii pojawić się adekwatna, dostateczna ilość informacji, a poza tym możemy myśleć o tym, czy przypadkiem, jeżeli już mówimy o tym kontekście materialnym, czy na przykład w obliczu takiej sytuacji międzynarodowej, jakiej znajduje się Polska, gdzie jednak jesteśmy zagrożeni możliwością, aspiracje prezydenta Putina są jasne, odbudowa Związku Radzieckiego, odbudowa Układu Warszawskiego, zdemilitaryzowanie właściwie Europy Środkowo-Wschodniej, czy w takiej sytuacji na przykład niemiecki przemysł zbrojeniowy nie mógłby pomóc nawet poprzez jakieś dotacje, poprzez jakieś darowizny Polsce dozbrajać się, dozbrajamy się, potrzebujemy broni, kupujemy tej broni bardzo dużo. Byłoby to bardzo symboliczne, że państwo, które kiedyś napadło na drugie państwo, pomaga tej ofierze agresji, żeby nie doszło znowu do następnego kroku i wydaje mi się, że byłoby to też i symboliczne, i też myślę, że z uwagi na wielką wartość transferu tych technologii wojskowych czy jakiegoś konkretnego sprzętu wojskowego, nie wiem, łodzi podwodnych, może czołgów najnowszego typu, to oczywiście jest kwestia bardziej szczegółowa systemów obrony przeciwlotniczej. Myślę, że byłoby to też również w takim kontekście materialnym jakieś zrekompensowanie tych reparacji. Ja myślę, że od tematu reparacji w najbliższym czasie nie uciekniemy. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. To jest program Rzecz o Prawie. Dziś o wygranej Dody przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, o wolności słowa i obrazie uczuć religijnych opowie mój gość, profesor Ireneusz Kamiński z Polskiej Akademii Nauk. W ubiegłym tygodniu Doda wygrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 10 000 euro. Trybunał uznał, że Polska naruszyła konwencję, skazując piosenkarkę za obrazę uczuć religijnych. Zdaniem o autorach Biblii, jako naprutych winem i palących jakieś zioła. Trybunał w uzasadnieniu napisał, że sądy krajowe nie dokonały kompleksowej oceny szerszego kontekstu wypowiedzi skarżącej, która nie miała na celu przyczynić się do poważnej debaty na tematy religijne. Czy Pana zdaniem, Panie Profesorze, to jest dobry wyrok? On jest zaskakujący. Troszkę Strasburgiem, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i konwencją się zajmowałem, więc zgadywałem. Byłem wręcz pewien, że rozstrzygnięcie będzie zupełnie inne, ponieważ ku temu było bardzo dużo racji, bardzo dużo powodów. I to nie takich powodów, które byśmy sobie, czy ktokolwiek by sobie życzył, tylko po prostu racji związanych z tym, jak dotychczasowe orzecznictwo strasburskie wygląda. Zatem ten wyrok odchodzi od szeregu tez, które są klasyką w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i to odchodzi bardzo łatwą ręką. Zatem to jest wyrok bardzo problematyczny. A jakiego wyroku się spodziewał pan profesor? Zupełnie innego, czyli spodziewałem się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uzna, iż nie doszło do złamania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No, ale mamy swobodę wypowiedzi, mamy ochronę uczuć religijnych, to są tak samo ważne dobra. I teraz jak zważyć, które z nich jest ważniejsze w takich sytuacjach jak choćby ta dotycząca Dody? Właśnie żadne nie jest ważniejsze. I tu jest problem. I tu jest problem, ponieważ to jest pierwszy problem, ale tych problemów jest znacznie więcej. Jak pani już powiedziała, wypowiedź Dody, co Europejski Trybunał Praw Człowieka sam wyraźnie potwierdził, nie była częścią ważnej debaty publicznej, nie wnosiła nic ważnego do dyskusji o czymś istotnym. Była to po prostu taka sobie wypowiedź piosenkarki, która to wypowiedź miała przede wszystkim przyciągnąć uwagę, zwrócić uwagę. To Europejski Trybunał też, podkreślam, zwłaszcza młodego odbiorcy. Zatem nic istotnego, gdy chodzi o ważki głos publiczny w ważnej sprawie. I tutaj zaczyna się kolejny problem, ponieważ to, co Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślał w swoim znaczeniu, to szczególne znaczenie, waga wypowiedzi politycznej oraz wypowiedzi w ważnych sprawach publicznych. I jeśli władze publiczne ingerują, krajowe władze ingerują w te obszary wypowiedzi politycznej i ważnej debaty publicznej, to można być bardzo mocno pewien, że ingerencja będzie miała kłopoty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, państwo, krótko mówiąc, dokonujące takiej ingerencji, ponieważ przegląd jest bardzo, bardzo intensywny, drobiazgowy ze strony strasburskich sędziów. Ale jeśli wypowiedź jest wypowiedzią właśnie pozbawioną znaczenia, nie mającą racji, nie ponoszącą jakichś racji ogólnych, publicznych, więcej. Jeżeli jest to wypowiedź sensacyjna, której jedynym celem jest zwrócenie uwagi, przyciągnięcie uwagi, zwiększenie klikalności, rozpoznawalności danej osoby, to Europejski Trybunał Praw Człowieka patrzył do tej pory zupełnie inaczej. Więcej, patrzył również inaczej na wypowiedź tabloidów. Bardzo mocno Trybunał podkreśla w swoim orzecznictwie rangę wypowiedzi dziennikarskiej. Dziennikarze, media, prasa są publicznym kontrolerem. Natomiast jeżeli ta wypowiedź mediów również w ważnych sprawach publicznych jest wypowiedzią pełną sensacyjności, jest wypowiedzią płaską, jest wypowiedzią łatwą, jest wypowiedzią lekką, a więc bez tej głębi, która jest wymagana od dziennikarstwa solidnego, to Europejski Trybunał Praw Człowieka godził się na ingerencje znacznie bardziej surowsze nawet niż ta, która miała miejsce w przypadku Dody. Zatem mamy do czynienia z przyjęciem zupełnie innej perspektywy przez strasburskich sędziów. A panie profesorze, zerknęłam do statystyki i okazuje się, że do prokuratury wpływa coraz więcej zawiadomień dotyczących obrazu uczuć religijnych. Polaków obraża na przykład krojenie tortu z podobizną papieża, konkursy jedzenia kremówek czy deptanie Biblii na deptaku. Nie jesteśmy przesadnie wrażliwi? To zupełnie inne zagadnienie, czy nie jesteśmy specjalnie wrażliwi. Proszę pamiętać, że mówimy o artykule 196 kodeksu karnego, o przepisie kodeksu karnego, o przepisie, który jest przepisem, który oczywiście może być połączony z zawiadomieniem otrzymywanym przez prokuraturę od osób prywatnych, natomiast samo oskarżenie jest wnoszone przez prokuratora. Zatem to prokurator weryfikuje, kierując się również doświadczeniem życiowym, bo to jest istotne też kryterium, czy po prostu mamy do czynienia z czymś, co może w kategoriach obiektywnych naruszać uczucia osób wierzących, czy też mamy do czynienia z pewnym kaprysem, z nadwrażliwością jednostki. Zatem to nie jest tak, że sama jednostka uruchamia postępowanie karne. Ona jedynie może zawiadomić o możliwości popełnienia. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, twierdził, że ściganie tego przestępstwa powinno następować w postępowaniu cywilnym, a nie to prokuratura uruchamia całą machinę. Pan się z tym zgadza? Powiedziałbym tak, że byłbym blisko mojego kolegi, mojego przyjaciela Adama Bodnara. Natomiast w przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o którym rozmawiamy dzisiaj, o jego wyroku, zupełnie inna perspektywa musi zostać przyjęta. Mianowicie to, co pani przywołała, jest pewną oceną, którą możemy kierować się, podejmując decyzje na poziomie Polski. A więc możemy uznać, że ograniczamy, czy też wręcz wykreślamy, usuwamy artykuł 196 z Polskiego Kodeksu Karnego i wówczas dla osób, które uważają, że ich uczucia religijne, ich dobro osobiste zostało naruszone, pozostaje kodeks cywilny, ale to jest dyskusja krajowa. Nie może natomiast przesądzać pewnych wyborów krajowych Europejski Trybunał Praw Człowieka, Sąd Międzynarodowy, który zresztą w sprawach, o których rozmawiamy, a więc równowaga, poszukiwanie adekwatnej równowagi pomiędzy dwoma prawami, równorzędnymi prawami konwencyjnymi. Wolność słowa i wolność religii, przekonań, wyznania. Wskazywał, że państwa cieszą się bardzo dużą swobodą decyzyjną, dużym marginesem swobody oceny, tak to brzmi w oryginale przełożonym na język polski. Zatem po prostu państwo nie jest zobowiązane do kierowania się jednym tylko modelem, jednym tylko podejściem, jednym tylko rozwiązaniem. Tutaj jest wielość rozwiązań, nie może zatem Sąd Międzynarodowy, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, zastępować wyborów krajowych, wyborów suwerena, wyborów Krajowego Parlamentu. To panie profesorze, już teraz zupełnie na koniec ostatnie pytanie, bo Komitet Praw Człowieka ONZ namawiał do wykreślenia artykułu 196 z kodeksu karnego, ponieważ ma on szkodzić wolności słowa. Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w którym przepis o obrazie uczuć religijnych jest sankcjonowany. Co pan na to? Tak na koniec już jednym-dwoma zdaniami. Jest kilka krajów. Tak, jest kilka krajów, które mają podobne przepisy, natomiast jest oczywiście dyskusja wokół zasadności takich przepisów, zwłaszcza przepisów o charakterze karnym. Czy nie wystarczałaby droga cywilna? To jest kluczowe pytanie. Wspomniała pani o stanowisku Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i to jest ważny głos, ale to nie jest jedyny głos. Jeżeli popatrzy się szerzej i o tym również pisze w wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka, mamy do czynienia na poziomie Rady Praw Człowieka, organu Organizacji Narodów Zjednoczonych, na poziomie innego organu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia Ogólnego, a więc reprezentacji wszystkich państw członkowskich, do czynienia z rezolucjami, które podkreślają potrzebę ochrony praw osób wierzących. Więcej, mówią o potrzebie ochrony religii przed znieważeniem. Zatem ta perspektywa ONZ-owska jest dużo szersza, co jeszcze raz podkreśla, że mamy na świecie wielość podejść i właśnie należy zachować ostrożność z wkraczaniem w wybory krajowe. Nie można zastępować decyzji krajowego suwerena rozstrzygnięciem międzynarodowym, rozstrzygnięciem organu nawet tak zacnego jak Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tutaj potrzebna jest powściągliwość i tej powściągliwości moim zdaniem zabrakło. Również to orzeczenie, o którym rozmawiamy, nie jest orzeczeniem spójnym. Wydaje mi się, że ono nie jest do końca przemyślane, zatem nie miałbym nic przeciwko, gdyby sprawą Dody zajął się raz jeszcze największy skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 17-osobowa Wielka Izba. I tu postawmy kropkę. Moim gościem był profesor Ireneusz Kamiński z Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani. To był program Rzecz o Prawie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, wtorek, godzina 14. Anna Wojda. Do zobaczenia.